Witam Państwa. Kolejny test broni wykonany przeze mnie dotyczy wiatrówki z dolnym naciągiem, Gamoce FX Royal 4,5 mm. Wiatrówka zakupiona przeze mnie w grudniu 2022 w sklepie, którego nazwy nie podam. Skompletowałem do niej cały zestaw, czyli wiatrówkę, lunetę oraz pokrowiec na sztucer w kamuflażu myśliwskim. Luneta to Walter 6x42, wypełniona azotem. Przeznaczona do wiatrówek z dość mocnym odrzutem. Jak wszyscy wiemy, wiatrówki sprężynowe mają odrzut w przód i tył, ale nie chce mi się tego tłumaczyć. Zestaw ten kosztował mnie blisko 2 koła. Czy było warto? O tym powiem w końcowym podsumowaniu. Zacznijmy od tego, co takiego ma w sobie ta broń, że ją kupiłem. Otóż zanim przystąpiłem do zakupu, obejrzałem dziesiątki filmików reklamujących tą wiatrówkę. Kierowałem się jednym, miała być stała lufa, a więc wybór padł na dolny naciąg. Co jest fajnego w tej wiatrówce, to to, że mamy port ładowania śrutu niezależny od naciągu dolnego. Co to oznacza? To znaczy, że oddzielnie naciągamy dolną dźwignię, a oddzielnie ładujemy port śrutem. W przeciwieństwie do popularnych obcinaczy palców, gdzie występowały nieprzyjemne w skutkach wypadki, tutaj takie ryzyko jest niemożliwe. Wiatrówka została wyposażona w blokadę spustu. Jednym z minusów jest właśnie spust, wykonany bowiem z plastiku. Przy tej klasie broni, producent mógł się pokusić o metalowy spust. Co do strzelania, nie potrafię dokładnie określić, czy jest celna, czy nie. Raczej celność rekreacyjna. Odrzut tej wiatrówki sprawia, że na tarczy jest dość słabe skupienie śrutu. Ciężko jest mi stwierdzić, czy jest to wina wiatrówki i jej znacznego odrzutu, czy też lunety, którą ustawiam od dnia zakupu. Krótkie podsumowanie, w mojej opinii 2000 wywalone w błoto. Do strzelania rekreacyjnego mogłem sobie kupić lidera za 150 zł i mieć taką samą frajdę. Pozdrawiam. A i pamiętaj, nie bądź chuj, subskrybuj.